Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się szeroko rozumianym wolontariatem, ale wolontariatem, gdzie obsługujemy organizacje pozarządowe, ale również osoby fizyczne. Czym jest wolontariat? Może od tego też warto zacząć. Wolontariat to przede wszystkim dobrowolna, bezpłatna pomoc, działanie na rzecz innych, oczywiście na rzecz osób, które nie są naszą rodziną, tylko są osobami tak naprawdę dla nas obcymi, ale również mowa tutaj o pomocy w instytucjach, czy miejskich, czy w różnych organizacjach, które na pewno Państwo również znają. Ale to jest tak naprawdę filar naszego działania. Natomiast dużą uwagę skupiamy na aktywności. Aktywności seniorów, aktywności seniorów przede wszystkim w mieście Gdańsk. Jeżeli chodzi o działania dla Państwa, to przede wszystkim dzielimy je na kilka różnych projektów. Pierwszy z projektów, największy, który możemy się pochwalić, on tak naprawdę od ponad 9 lat funkcjonuje w Gdańsku. Jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt. Jest to Gdański Fundusz Senioralny. Polega on na tym, że dowolną inicjatywę, czyli dowolny swój pomysł w ramach grupy, klubu, czy po prostu swoich znajomych, możecie Państwo zgłosić do nas, a my zapewniamy na ten pomysł dofinansowanie, bo często nie tyle pomysł, a jakby to, czy on zostanie zrealizowany, to kwestia dodatkowych środków. Żeby starać się o dofinansowanie swojej inicjatywy, nie trzeba być grupą, która jest gdzieś zapisana. Może być to tak naprawdę grupa osób znających się, bądź też nie. Ale wymaganie główne jest to, żeby być tym seniorem, czyli mieć te ukończone 60 lat. Żeby starać się również o ten wniosek, trzeba taką w tej grupie zebrać przynajmniej 10 osób. I tak naprawdę to wszystko, co trzeba spełniać, żeby móc starać się o dofinansowanie w Gdańskim Funduszu Senioralnym. W Gdańskim Funduszu Senioralnym tak naprawdę od, tak jak mówiłem, od dobrych kilkunastu lat wspieramy inicjatywy. Są to typowo pomysły seniorów gdańskich i nie ograniczamy się tutaj typowo na przykład tylko do warsztatów. Jesteśmy jakby pełnimy również funkcję takiego wsparcia różnych ćwiczeń, wydarzeń, wycieczek. Na przykład mogą Państwo starać się o zakup kij do Nordic Walking, które umożliwią Państwu cykliczne wychodzenie i uprawianie tego sportu, ale również można starać się o dofinansowanie biletów, załóżmy, do teatru, które umożliwią, ułatwią skorzystanie z tej formy aktywizacji kulturalnej. Do Gdańskiego Funduszu Senioralnego można zgłaszać się dwa razy na rok. Są to oczywiście terminy z góry narzucane przez operatora. Są dwie edycje. Pierwsza edycja jest edycją wiosenną, później mam edycję jesienną. Przed Państwem najbliższa edycja odbędzie się na początku wiosny. Już w lutym na stronie Wolontariat Gdańsk może będziecie mogli Państwo znaleźć informacje, gdzie, kiedy i jak można składać wnioski o dofinansowanie. Proszę obserwować telewizję Senior, ponieważ na pewno przed startem kolejnej edycji Funduszu Senioralnego również tutaj znajdziecie Państwo wszystkie informacje.